Siemaneczko, weź tą bramkę, zobacz i ją od razu przygnij, bo ona się tańczy, wiesz? Chciałem, żeby góra może być, ale żeby ją skrócić dół, żeby tak fajnie wyglądała, bo teraz to ona wygląda, wiesz? No, żeby spód był. Żeby prześwietlić. No, panowie, jak mówiłem wczoraj, niespodzianka przyjechała. U nas śnieg w ogóle pada. Patrzcie, trawa puszcza pięknie. Niby dobrze, bo jest mokro, to puszcza. Jeszcze nie byłem u gołębi. Tutaj wiatr był mocny, przewrócił płotek, ale przyjechało coś takiego. Zaraz wam pokażę. Jeszcze będzie do pomalowania to. No, wchodź. Przyjechało coś takiego. Tu będzie jeszcze łańcuch. Będzie pomalowane. I tu będzie otwierane. Jak nie będzie w domu wody, to będziemy wodę brali. To w ogóle się kręci. Ciach. Mam kontakt do tego pana stolarza. Jakby ktoś chciał, robi wszystko na zamówienie. Też wysyła. On mi wcześniej budki też robił. Taka studnia kosztuje po znajomości dla mnie. Nie mówię ile, ale kosztuje trochę. Ja na bezrobociu, to dlatego dał mi rabat duży. Co się cieszysz? Tylko będzie pomalowana, naprawdę jest wyśmienicie zrobiona. Zobaczcie, nie tam, że jakaś chińszczyzna. Tutaj, a w ogóle chciałem was pozdrowić serdecznie. Wrócił do mnie mój numer stary. Dzisiaj go odzyskałem. Numer 511 046 118. Andrzejko ma numer i jest wszystko już w porządku z numerem. Zaraz wam pokażę gołąbki szybko, bo nie ma czasu na śnieg. Chyba je puścimy. Nie były w ogóle karmione. Ja wczoraj u nich byłem wieczorem. A co ty chciałeś, driery? Co? A co, podobają ci się, czy co? No, mam trochę. Ładne. Chodź. Nie byłem w ogóle. Jest późno, jest 16, ja u nich jeszcze nie byłem. Niedobrze, bo młodziaki są. Chodź. Do was pierwszych idę. Ale ja ich wczoraj karmiłem. Panowie. I zaraz puścimy. Ja je wczoraj karmiłem. Światło się paliło. Głodne, nie? Głodne. Siemano! Teraz idziemy do tych. Do tych dzieciaków. Ja już tam jeden widziałem. Wyskoczył. Jestem! Z obiadem! 16 godzina. Puszczę, bo naprawdę jest zimno i śnieg dzisiaj pada. Głodne, dzisiaj jesteście głodne, nie ma żadnego grochu w karmiku. Głodne, nie? Ale to żywe, jak żywe to i głodne, zdrowe to i głodne. Lecą wszystkie. Jeden ciemny skoczył, on jest bardzo dobry, to jest... Do łaski. Co? Budapesz wrócił. Gdzie Budapesz wrócił? Co? Na co to jest? To są Budapeszty tu. No. To tylko Budapeszty mam. Mam parę jasnych, czaposze, parę Rumunów. A tak to większość i te Berlinki mam. Zobaczcie. Tygrysy jedzą. Bardzo dobrze. Młodzież. Młodziaczki rosną, wszystko w porządku, nic nie zdechło. Inwalida też żyje. Mam inwalidę jednego, wiesz? No bo kurczę, oczy jak? Już ci mówię. No bo ciemne tu wchodziły i wywalały. Ono ma napchniętą głowę, ale widzę, że je widzi. Co? Troszkę niech pojedzą sobie, zaraz je wypuścimy. Tam nie mają wody. Ty połowy siedzi na tej, skoczył za tą podlegawkę. Tak? To ma peka, się nie naje, nie jest niedobrego. Otwórz mnie. Śnieg przed chwilą jeszcze. O, jest, połowy siada. No siada. Wyskoczył. Dobra, idziemy teraz jeszcze tutaj. Tu mam jeszcze, wiesz? Te dwa zostawia, tego wyrzucę jednego, wiesz? Po co mi ten taki rudera? A te dwa są fajne. Stracę, nie, zobacz, nie ma czasu, żeby robić. Nie czasu. Pogody nie ma. Tak samo, czemu nie wziąłeś tego papy? No bo pogody nie ma. No właśnie. Co
Kominiarze? A ja nie. To azule? Nie. A co to jest? Specjalne gołębie. Kurwa, gale. To są kolego gołębie. Winery łódzkie. Tak na nie mówię. No. Ładne? Podoba mi się? Te dostrosy na podobne, nie? Tak jak ściąg to wszystko i tak to... A w ogóle takich szymi to... Rzadko. Ale jakie to byki, kurwa. Byki, nie? Dobra, idę tam. Zamkniesz tu za sobą? Idziemy tu. Przestało padać. Idziemy zobaczyć do gołębi w rozpłodzie. Szybko muszę, bo mam dzisiaj ważną sprawę do zrobienia. Jeszcze... Kolega coś musi mi tam zrobić. Patrzcie jaka elegancka, nie? To właśnie niespodzianka dla was. Będzie pomalowana. Trawka pięknie zbija. Elegancko. Ty, fajnie nawet wygląda, nie? Co? Weźmiesz tą płytę, oprzesz o ten? Ja tylko tym dam jeść. Tu mam już 5 młodziaków. Dzień dobry, dzieciaki. Siemano. No może być. A, ktoś mi pisał dobrze. Zobaczcie, już siedziały tu. Już obrączki wypieprzyły. Miałem stąd zabrać obrączki, tu miałem poukładane. Poszły w ruszty pewnie. Co? Już nie, na dworzu. Tam są wszystkie. O, tu jest jeden, zobacz, tu jest jedna. No jest na ziemi, zobacz. No i tam są dwie. To muszę zabrać. Panowie, tak wyglądają młodziaki, ja muszę je nakrywać. Kubeczek, bo tam ich jest za mało. 5 mam tylko, wiesz? Ale widać, że jadą, zobacz. Chodź, 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 koł, koł. Chodź, chodź, chodź. A ty co tutaj sobie? Mam jeszcze takie dwa wączki. A gdzie ten jeszcze drugi jest? Nie ma go? Nie mogę znaleźć jeszcze jednego młodego. No nie, są dwa tu. Takie jeszcze mam dwa. Dobra, starczy. Jajka jakie zniosły? Nie jeszcze. Nie jeszcze. Jest jedno jajko. Panowie, eureka. Jest jajko? Nie ma. Ja mamy jedno jajeczko na razie w rozpłodzie. Chyba jedno. Jedno. Później będziemy nakrywali na spokojnie. Już młode tu zabrałem od nich. Wiesz, 11 było. Ale zimno dzisiaj w ogóle i śniegowo. Co? To ja wczoraj dorobiłem, bo ja zabrałem stąd. I desek takich nie miałem, widzisz? I dorobiłem tak, żeby było jak oryginalnie. Bo to było oryginalnie nowe, ale tam mi brakowało i dałem na szybko tam, do tamtego gębnika, nie? A to się wyciąga wszystko? Tak, to się wyciąga, albo zrobisz tak, patrz. Albo to kołków nie sadziłem, albo zrobisz tak, albo później prosto zrobisz. Widzisz? Dziurki są. Tak, tak albo tak, ale ja wolę tak, żeby gówno tam zdrapie. Mogę zrobić tak albo tak. Tam gdzieś mam kołki, nie? A tu prawda nie jest, czy wyciągano dół? Nie, no po co? Jak mi ten to wezmę szpachelką i zbiorę gówno, nie? Ale to tak wziąłem, żeby na dole nie robił gniazda. No tak. Bo na dole nie zrobisz skosa. Gniazda były, nie? Światełko jest. Gniazdka są. No, kurwa, na Boga. Kamera jest. Kamera też działa. No jak będę siedział, patrzą. I przed tym też jak będą wchodzić. I przed tym też jak będą wchodzić. Tu jest. Cały ten jest, wszędzie są. Nawet na budach. No? Ty, czemu to takie krótkie? Bo dłuższe. Właśnie czekam, ma być dłuższe, bo jak otworzę, to gdzie to. No, bo... gdzie to spadnie? Spadnie, no tak. Tu jest jeszcze dużo rzeczy, bo mam mi dać. Tu muszę dać listę, dlatego to jest niżej. Bo tu będę się regulował. Teraz tu wieje trochę. Te okna też troszkę niedobre są, bo są za. Zobacz, jak widzisz? Za listę. Mhm. No zobacz, jak młodziaczki. A czy było ten? Listę pod stosem dociąć, nie? Ale nie, bo tu i tak przyjdą anteny, wiesz? To ja się nie martwię. A wiesz, dlaczego to wystawiłem tak? No. Pomyśl. To siadamy, żeby. Nie, bo nie muszę, po co mi to sprzątać? Po co tu miałem siadać? Ale by się dało na to. Jakby tu stał, odwróciłby się dupskiem i by mi na to strał. No tak. Tu by strał na to. Maszyny zajebał, nie? No na szyny by strał. A do u jak zrobić tych szyn? Przerabiałeś tak? Nie, no jest, tu muszę podkręcić trochę. No ciasno wali trochę. No bo muszę odkręcić. Na ten jest. Na tym. I tu się... No i tu się. Ta ciężko chodzi, bo jest trzeba obniżyć ją troszkę. A ta dobrze chodzi. Ale też jak Mariusz robił, nie? To nie wiedzieliśmy, nie odkręcił, bo on nie do końca teraz otworzył okno, widzisz? Dobra, tyle zrobię. Może być, nie? A tu też jest, zobacz. Dobra, panowie, nie ma co przeginać. Idę. Wiadro nie bierzesz? Nie, bo one zostaje tam, wiesz?
Idziemy pogonić gąbki. O, dobrze zrobiłeś, super. Co? Super zrobiłeś. No bo tu tak by ten, studnia tak tylko będzie pomalowana na dniach, ale na razie jej nie maluję. O, patrz jak zrobiłem teraz. Jest różnica? Kurwa, lepiej. Pusz mi to aż tutaj. Dla kaszek? Po co? Dlatego ta bramka teraz tak wygląda, że wiesz co, wiesz co, ja przywiozę, jak będziemy dalszy kryć się, to przywiozę bąka, nie? I obetniemy kurwa z tyle i będzie przestrzał. Będzie ładnie wyglądał? Będzie inaczej. Się odkręcimy i będzie dobrze, nie? No po co tak, nie? Odkręcimy, przetniemy i przykręcimy z powrotem i będzie w prostu na. Ale to wiesz co, jak przywieziesz ten gąd, jak będzie wujo, jak będzie pogoda. No tak, no przecież nie będziemy. Dobra, panowie, my tutaj gadamy, jak będzie pogoda, to będzie pogoda, nie będzie pogody, to nie będzie pogody. Tu mam, zobacz, jakie ładne dwie parki. Nie, deresze. Nie, to są deresze na dole, a u góry wiedeńskie. Co? Biały to jest od Bolka, bo ja samicę kupiłem na rynku, ale po miesiącu mi zdechło. Panowie, jedziemy z nimi. Maluchy. Wyskakujesz, co? A, tu już nie wyjdziesz. Dobra, najedzone, napojone. Kom, 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 kom. Idźcie, 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 idźcie. Krótki oblot. Może śniegu nie będzie. Jutro o godzinie 12 jestem umówiony z Przemkiem. Ma mi pomóc spisać gołębie, jutro będziemy spisywali. To wam powiemy, ile w ogóle gołębi jest, ile do lotu jest. Tu dwa tylko nie będą do lotu. Trzy może, albo cztery. Tak to wszystkie. Na pewno nie będzie Belgijka. Ten biały nie będzie samczyk. Ten cztery nie będą już, bo Niemca też chyba nie robią. Zobaczymy. O, ten skipesem. Szału nie ma jeszcze z nimi, wiesz? Ale z tym jest, a z tym jest. O, czapuszka, to jajko. Czapuszka! No dawać, dawać, robaczki. Robaczki, panowie, jeszcze raz powtarzam. Wrócił do mnie stary numer, jak ktoś ma do mnie stary numer. 511 046 118. Ale mam te dwa numery. Ten, co wcześniej też podobałem, oto abonamenty. Dzisiaj go odzyskałem, odkupiłem go w sumie. Jak wam powiedział cenę, to byście zawału dostali. Ktoś by musiał rok czasu na niego pracować, ale to nie szkodzi. To nie szkodzi. Hop! A co ty tu wlazłaś? Nie ma oszukiwania, co ty tutaj? A co tu wlazłaś? Jedziesz. Wchodzą fajnie, wiesz? Tych nie puszczam, bo te wchodzą do pocztowych. Bo tu jest za mało miejsca. Co? Hop! 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 Przejażdżka! Zaraz się rozerwą. Zapal se fajkę i spij żaby. Kurczę, wody nie ma. Ja nie palę. Ale chyba zacznę palić, wiesz? Zmiany będą ostre. Zacznę palić. Cienkiego, żebyś miał tego. Miętowych nie lubię. A daję zajaram pierwszy. Nie, ja to spierdolę. Nie palisz. To nie będę jarał. I tak zobacz. Świrują. Koczkodady. O. Dobra, zamykamy. Tam dogramy. Ty bramkę tu dam, bo ja nie mam bramki. Tak się zamyka. Odsunywaj go? Nie. Nie, bo tutaj się to obniżyło, zobacz. Widzisz? Pa. Po prostu ruszę i no, już to podnosiłem. I już się rozerwały. Tak pocztowe chodzą, tak tygrysy chodzą. To tak szybko chodzą, fajnie, wiesz? Zobaczcie, te zaczęły jajko, jest pierwsze w rozchłodzie, pierwsze jajko w rozchłodzie. Ale groszka z grochem, z białolotka groszka z grochem. Nie, ta siwa jest, maskówkami są, widzisz? Ta siwa z grochem? No, no tak.
Dobry z dobrym. A czy murzynka z murzynem, z białym, to co to wyjdzie? Mulatki, to tak samo tu wyjdą mulatki, człowieku. Co, nie może? Od koloru. No co kolor, a to kolor nie ma różnicy. A to z białym. No jak dasz czerwonego z czarnym, to co wyjdzie? Kakaowy. Czekolada. Ale to ma lecieć, a nie tam, dobrze wie? Siadają. O, rozdzieliłem im ten, ale zaciąg mi się zerwał, linka. Studnia tak wyszła. Pany, zobaczcie, elegancko, nie? Jeszcze raz pozdrawiam. Zobaczcie. Tu będziemy kasę, panowie, zobaczcie. W wiatrze wyciągać złote jajka. Zobaczcie, będzie. Nie bójcie się to. Nie, bo ja tutaj jeszcze, wiesz co zrobię? Do płotu ją zabezpieczę. Tu tam, zobacz, widzisz opaska i do tego. Ale dobrze pomierzyłeś. Dobrze pomierzyłem? No to z twoich wymiarów. Ja z moich wymiarów, kolega mówi, że dobrze. No patrz, aż do tego, nie? Dobrze, dobrze. Grunt jest elegancko, to będą zasiadały. I cyki na ten. Nie? Tylko ją pomaluję, ona będzie inaczej wyglądała, nie? Może być, nie? Tylko żebyś tam na tym obrotku 5 ton nie chciał zbierać, nie? Ale nie, to będzie tylko taki łańcuch, muszę jakiś ogarnąć, czy jak to zrobisz, żeby było dobrze? Łańcuch powiesz ładny, tylko taki drobniejszy, żeby go wiedzieć. Ze złota? Może być złota. To masz ten mój, powiesz. Kup zwykły łańcuch, a się go srebrzanką poje. Tym. Szprajem. Panowie, chodzą szprajem jeszcze. Szprajem gówno włazisz, kurwa. Chodzą. To na szczęście. Tak. A widzisz, że już coraz częściej mam? Tu chcę posprzątać, ale nie daje mi pogoda do tego, wiesz? Te daszki wypierdą stawą. No tak, to, ale jak zobacz, przez chwilę od razu zrobiłem, zobacz jak tu jadę. No, wszystko. Pogoda, wszystko się zmieni. Wszystko się, panowie, zmieni. Wszystko będą zmiany ostre. Co niektórzy będą zdziwieni. I gołębie też będą już zmienione, są na prawie całe na rumie. O, ale dają. A tamto są. Ale... Nie, że tu jest krew cała rumi. Tak? Te moje, co są tu wszystkie lotniki, nie? To mają jajka przywiezione z rumi. Jeszcze w piątek w nocy mi przywiozą młode podłoże. Tu nie ma moich młodych, żadnego. Wszystkie już... Jak on sprawdzony, dostałem gołębie. Co? To też od nich dostałem, zobacz. W prezencie, nikt mi ich nie zabierze. I nie żałowany. Jarek też ode mnie psa dostał w prawie, no za małe koszta. Tam nie zapłacił za niego milionów. Jest z niego zadowolony, szczeka. Ale to jest partnerstwo, koleżeństwo. Nikt nie jest chytry. Chytry dwa razy traci. Znam takich, co nie będę się wypowiadał. Siądą i spadamy, bo tam kolega też czeka, muszę coś tam ogarnąć. Zobacz, tak Budapeszt, widzisz, odbiły już, nie? Co? Swoim życiem żyją. Co mówisz? Swoim życiem żyją. Ja im życia nie będę układał. A Budapeszt to samo nigdy nie będzie chodzić. Ale jakbyś miał młodo, od młodego pocztowe, to by chodziły. A no to jakby razem się nauczyły, to by chodziły. Gdyby było z 10 pocztowych, to by chodziły. A budy konione, to też. Inaczej, nie? Ale tu parę białych chodzi, zobacz, z pocztowymi. No, widzę chodzi. Ciemnego. Budapeszta to się widzę, chciało, nie? Bo ciemne są skórnika, nie? Tam chodzą... A tu stąd? No, no, dwie pary tam są. A widziałem go, byłem bardzo. Ale mają już taką formę te pocztowe, nie? No, się rozkręcają. A dopiero zacząłeś już ruszać? No, dwa tygodnie. Czekaj, niech się rozrodnie, rozruszają. Zaraz muszę je rozdzielić jeszcze trochę. O, teraz szczegnęła. Daję znać, że pilnuję. Tam mam, nie? A masz coś jajek od kaczek? No, mam. Nawet dzika tutaj ma, zobacz. Tutaj ma dzika, nie? W tej budce? No. Uciekł, bo raz chciałem, ja chciałem tą budkę zabrać z tej strony. I chciałem zabrać, sam jest pilnuje obok, na 100%. Nie, o, sam jest. Dziki? No. I patrzysz dziką, a gdzie ona jest, uciekła w ogóle z pizdu? Nie, jest tu. O, już krzyczy, zobacz. Już ją informuje, nie? I one latają. I przychodzą? No. Nie, już nie przychodzą, bo już mają jajka. W tej budce mają jajka. W tamtych budkach jakieś jest jajka, ale mnie te kaczki tam. Trzy mi uciekły, jak ten płot zrobiłem i psy złapały, nie? Ale bo tam nie zrobiłem takiego czegoś, zobacz rogu i poszły sobie podejść tam, zobacz. A po deszczem przeszły? Nie, po tym i zobacz, jak tam zrobiliśmy. Wyjdź tamtędy, żebyś się po tej trawie mi nie chodził. Czekaj, kiedy to powiesz. Czekałeś? Ale trawa, panowie, jak puszcza, ale zajebista, nie? Będzie pomalowana, będzie pan zadowolony.
A widzisz, jak tam zrobiłem taką elkę? Patrz, tamtędy mi wychodziły. No tak, na rogu. Nie było tego kawałka. I wychodziły tu po tym, tu i tu gdzieś. No coś takiego chcę, no. Miniatura. To z Niemiec też jak kiedyś robiłem, przywiozłem. Ale patrzę, że jest krzywo, oni to zalali, zobacz. Co? Tam jest równo ułożone, ustawione. Dobra, panowie, tak to u mnie wyglądało. Nie, bo tu trochę zwinka jest zalana, nie? Pogoda naprawdę jest nieciekawa. Śnieg jeszcze padał z 40 minut temu, dlatego tutaj mamy gąd zrobić na tym dachu. Tu właśnie kolega będzie robił, te drzwi przerobi, że na dole obetnie, żeby po prostu... Co? Blaszki od papu oderwiamy, papy zostawimy. No. Ale i te chyba musimy oderwać, czy nie? Nie, zobaczymy, bo one są w miarę wysoko, to się nie powiem. No i dobrze. Dobra, pozdrawiamy, do zobaczenia. Komu się podobała studnia? Jakby ktoś chciał coś drewnianego, to napisać. Ja podam numer telefonu. Tak to wychodzi u Andrzejka. Do zobaczenia na kolejnych filmach. Jutro coś nagram, dwa na pewno. Bo dzisiaj naprawdę nie ma czasu. Do zobaczenia. O, już tutaj szef mafii pruszkowskiej krzyczy, że jedziemy, nie? Tomcio?